Żeby się oswoić z prawem Snella, rozwiążemy sobie teraz kilka przykładów. Przypomnę Ci, jak brzmi to prawo. Tu mamy granicę między dwoma ośrodkami, z których jeden ma współczynnik załamania n1, a drugi współczynnik załamania n2. I teraz promień światła pada na powierzchnię graniczną między ośrodkami pod kątem jakimś θ1, po czym załamuje się i biegnie dalej pod kątem θ2. I teraz związek między tymi dwoma kątami jest taki, że współczynnik załamania w pierwszym ośrodku razy sinus kąta padania jest równy współczynnikowi załamania w drugim ośrodku razy sinus kąta załamania. To jest nasze prawo Snella, tak dla przypomnienia, żeby mieć je tutaj przed oczami. I teraz rozwiążmy sobie pierwszy przykład. Wykorzystamy sobie do niego ten rysunek. Niech to będzie woda, a to powietrze. Dla powietrza współczynnik załamania to jest troszeczkę więcej niż 1,1,00029. 1 i 29 stutysięcznych, a dla wody współczynnik załamania wynosi 1,33. I teraz wiedząc, że kąt padania światła tutaj ze strony powietrza wynosi 35 stopni, mamy obliczyć kąt załamania. Dobrze, mamy nasze prawo Snella, możemy od razu podstawić tutaj liczby, które mamy dane. Więc tak, współczynnik załamania dla powietrza, czyli 1,29 razy sinus kąta padania, czyli sinus 35 stopni, to się równa współczynnik załamania dla wody, 1,33 razy ten nieznany, szukany sinus kąta załamania. Tak, podzielmy obie strony przez 1,33 i zamieńmy miejscami stronę lewą i prawą równania i będziemy mieć wtedy, że sinus kąta załamania to jest 1,29 razy sinus 35 stopni podzielony przez 1,33. Zobaczmy, ile to jest. Tak, upewniamy się, kąty są wyrażane w stopniach. Więc mamy tak, sinus 35 stopni to jest 0,57. Mnożymy to razy 1,29 i dzielimy przez 1,33. Mamy więc, że ten sinus kąta załamania to jest w zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących. To będą 0,43. Stąd kąt załamania to jest funkcja arcus sinus tego wszystkiego, co mieliśmy tutaj. To jest w zaokrągleniu 25,6 stopnia. To był taki najprostszy możliwy przykład. Znamy kąt padania i współczynniki załamania w jednym i drugim ośrodku i mamy policzyć kąt załamania. Teraz policzmy coś innego, mianowicie przykład drugi. Otóż wyobraźmy sobie, że odbywamy podróż kosmiczną i w czasie naszej podróży znajdujemy jakiś tajemniczy kawałek nieznanego materiału o nieznanym współczynniku załamania. Tutaj, ponieważ jesteśmy w kosmosie, to tutaj jest próżnia, a współczynnik załamania próżni to jest, jak z definicji, prędkość światła podzielona przez prędkość w ośrodku, która jest równa prędkości światła, a stąd wynika, że współczynnik załamania próżni wynosi 1. No i teraz wyobraź sobie, że jakoś zmierzyliśmy, że jeśli promień światła pada tutaj od strony tego tajemniczego ośrodka pod kątem θ1 równym 30 stopni, to załamie się i wyjdzie pod kątem θ2 równym 40 stopni. To jakoś zmierzyliśmy i to wiemy. To jest n dla próżni, współczynnik załamania, a pytamy o współczynnik załamania dla naszego tajemniczego ośrodka. Oznaczmy go sobie n z indeksem, takim znaczek zapytania. Tak, tego szukamy. I jak to będziemy liczyć? No, oczywiście znowu z prawa Snella. Wiemy, że nasz tajemniczy współczynnik załamania razy sinus kąta padania, czyli sinus 30 stopni, to się równa, tutaj zgodnie z tym wzorem, współczynnikowi załamania próżni, czyli to jest 1, możemy napisać 1, razy sinus 40 stopni. Stąd teraz, jeśli podzielimy wszystko przez sinus 30 stopni, to tutaj po jednej stronie dostaniemy nasz nieznany współczynnik załamania. Wychodzi, że jest to sinus 40 stopni podzielony przez sinus 30 stopni. Ile to jest? Zaraz policzymy. Sinus 40 stopni podzielony przez sinus
30 stopni. To jest 1,29, tak w zaokrągleniu. Tak, to jest nasz wynik. Ten tajemniczy współczynnik załamania to jest 1,29, troszeczkę mniej niż dla wody. I teraz jesteśmy ciekawi, ile wynosi prędkość światła w takim ośrodku. No jak wiemy, prędkość światła w ośrodku służy do definicji współczynnika załamania. Współczynnik załamania jest definiowany jako prędkość światła w próżni podzielona przez prędkość światła w tym ośrodku. Tak, jak pomnożymy wszystko razy prędkość, to tutaj mamy współczynnik załamania razy prędkość światła w ośrodku, to jest prędkość światła w próżni. I jeszcze jak podzielimy wszystko przez współczynnik załamania, to wyjdzie, że prędkość światła w danym ośrodku to jest prędkość światła w próżni podzielona przez współczynnik załamania w tym ośrodku. Więc mamy wszystkie dane do tego, żeby policzyć prędkość światła w naszym ośrodku. Tak, prędkość w naszym tajemniczym, nieznanym materiale to jest prędkość światła w próżni podzielona przez nasz współczynnik załamania. Podstawmy wartości liczbowe. Prędkość światła w próżni to jest 300 milionów metrów na sekundę, a nasz współczynnik załamania to jest 1,29. Tak, ile wynosi ta prędkość? No policzmy. 300 milionów podzielone przez to, co mamy tutaj, nasz współczynnik załamania. Dokładna wartość współczynnika załamania, a nie ta zaokrąglona, którą napisałam tutaj, została przeze mnie użyta. No i wychodzi, zaokrąglimy tylko do trzech cyfr znaczących, to wyjdzie, że jest to malusieńka prędkość 233 miliony metrów na sekundę. Czyli w naszym tym tajemniczym kosmicznym materiale prędkość światła jest 1,29 raza mniejsza niż w próżni i wynosi właśnie tyle, 233 miliony metrów na sekundę. No i to były takie proste przykłady, a w kolejnym filmiku policzymy coś troszeczkę bardziej złożonego. Do usłyszenia!